lipcu 1996 roku, po 3 latach załatwiania formalności w urzędach, spółka Ekoland uruchomiła w Jeleniej Górze prywatną elektrownię wodną. Jej właścicielami są trzej bracia. Opracowali oni szczegółowy biznesplan w oparciu o obowiązujący wówczas zapis, który obligował zakłady energetyczne do odbioru prądu z małych elektrowni ekologicznych. Niestety, już na początku 1997 roku ówczesny minister gospodarki unieważnił ten zapis. Od tego czasu spółka Ekoland boryka się z problemami dotyczącymi zbytu prądu do zakładu energetycznego w Jeleniej Górze. Uruchomiliśmy naszą elektrownię wodną z zamiarem produkowania energii elektrycznej przez wiele lat w oparciu o decyzję, która regulowała ceny za tą energię, i na tym opierał się nasz biznesplan. W styczniu 1997 roku został anulowany obowiązek zakupu energii przez zakłady energetyczne i na tej podstawie zakład energetyczny Jelenia Góra S.A. jako monopolista dystrybuujący energię zażądał od nas 40% obniżki lub odłączenia od sieci energetycznej. Według właścicieli Ekolandu stawki zaproponowane za odbiór prądu przez zakład energetyczny były żenująco niskie, znacznie poniżej ceny urzędowej oraz poniżej opłacalności produkcji. Prywatni przedsiębiorcy nie przystali więc na warunki dyktowane przez energetykę. Nie zgodziliśmy się, walka trwała 4 miesiące czasu. W połowie kwietnia, podejrzewam, że na skutek nacisków z ministerstwa zaczęli płacić, z tym, że umowy nie podpisali. Przez cały rok 97 płacili na bieżąco i teraz w styczniu 98 roku oczywiście powtórzyła się sprawa z odbiorem energii za cenę proponowaną przez zakład energetyczny. Elektrownia, którą prowadzą bracia Wilkowie, wytwarza miesięcznie energię elektryczną, która pokryłaby zapotrzebowanie na prąd około 40 gospodarstw domowych. Niestety, nie ma w tej chwili technicznych możliwości, aby sprzedawać prąd prywatnym odbiorcom. W związku z tym działalność tej nowoczesnej i ekologicznej elektrowni skazana jest na łaskę i niełaskę Jeleniogórskiego Zakładu Energetycznego. Wielokrotnie monitorowaliśmy do ministerstwa o wyrażenie precyzyjnej opinii na ten temat. Cała sprawa jest w toku, ale gdyby zakład energetyczny był życzliwy takiej produkcji ekologicznej energii, najpierw płaciłby cenę urzędową, a potem regulowalibyśmy sprawy, czy rzeczywiście to jest należna cena, czy może rzeczywiście trzeba zastosować jakieś obniżki lub straty. Do tej pory zainwestowano już w działalność elektrowni około 15 miliardów starych złotych. Jak twierdzą właściciele, potrzeba około 8 lat, aby zwróciły się koszty poniesione na inwestycje. Obawiają się jednak, że jeżeli jeszcze przez kilka miesięcy nie będą otrzymywali pieniędzy za produkowany przez siebie prąd, to grozi im bankructwo. W Europie są kraje, których rządy bardzo wyraźnie wspierają ekologiczne sposoby wytwarzania energii. Na przykład w Czechach 30% globalnej produkcji energii pochodzi z prywatnych elektrowni wodnych. Jedynej w Jagniątkowie szkole podstawowej grozi likwidacja. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Komisja Kultury, Wychowania i Oświaty Rady Miejskiej w Jeleniej Górze. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, po pierwsze, czy ta szkoła tutaj ma rację bytu z punktu widzenia demograficznego, z punktu widzenia kosztów, jakie miasto musi ponieść, a jeżeli mówię o miasto, to po prostu ludzie Jeleniej Góry, na utrzymanie. Czy to jeden budynek, czy dwa, czy szkoła trzyklasowa, czy sześcioklasowa w świetle nowej reformy oświaty. Zastanawiamy się nad tym, czy być może ta szkoła powinna pełnić też funkcje środowiskowe, kulturotwórcze. Może jakaś filia Domu Kultury. Może w jednym budynku wystarczyło, że była i szkoła, i jakaś forma Domu Kultury środowiskowa, i przedszkole. Szkoła podstawowa w Jagniątkowie posiada dwa budynki. W jednym z nich mieści się przedszkole. Utrzymanie ich jest zbyt kosztowne, aby szkoła mogła nadal funkcjonować. Tym bardziej, że liczba uczniów jest tu niewielka. Mamy co tu dużo mówić niż demograficzny. Na przykład, jaki ciekawostka, tu w Jagniątkowie w klasie numer 2 jest jeden uczeń.
Taka jest prawda, to jest śmieszne, ale taka jest prawda. Więc klasy są łączone, klasa pierwsza z drugą, część lekcji klas trzecich i czwartych się łączą, bo tu jest niewielka ilość dzieci. Jedną z propozycji komisji jest przeniesienie uczniów do szkoły numer 15 w Sobieszowie, na co nie zgadzają się rodzice. Według nich dzieci traciłyby dużo czasu na dojazdy. Droga do domu byłaby zbyt długa i szczególnie zimą, kiedy wcześniej robi się ciemno, niebezpieczna. Wczoraj w Muzeum Sportu i Turystyki regionu Karkonoszy w Karpaczu odbył się wernisaż fotografii Zbigniewa Kulika. Wystawa zatytułowana Karkonosze prezentowana była już w Danii i w Niemczech, m.in. w Saksonii, Badenii i Wittenbergii. Wystawa Karkonosze miała już możliwość być prezentowana za granicą. Dzisiaj po raz pierwszy w Karpaczu, w mojej miejscowości. Chciałbym Państwu powiedzieć, że ja tu na ziemi jeleniogórskiej się urodziłem. Ja tutaj chodziłem do szkoły, ja tutaj pracuję, a więc całe dotychczasowe moje życie jest związane z Karkonoszami. I właśnie po 22 latach pracy w Muzeum Sportu i Turystyki chciałbym zaprezentować fotogramy, które zostały zrobione w czasie wielu lat wędrówek po Karkonoszach. Fotogramy w większości nie powstały przypadkowo. Od wielu lat obserwuję te góry, przyrodę, florę i faunę po to, żeby w określonym miejscu, w określonym czasie nacisnąć spust aparatu fotograficznego i zrobić te zdjęcie. Prezentowane na wystawie fotogramy przedstawiają unikalne piękno górskich krajobrazów. Malownicze wodospady, rzeki, potoki, leśne zakątki, wszystko w świetle słonecznych wschodów i zachodów. Prace urzekają swoim pięknem zarówno mieszkańców Karkonoszy, jak i turystów. Zbigniew Kulik jest również autorem ponad 100 artykułów i opracowań związanych z historią i rozwojem turystyki w rejonie jeleniogórskim. Jest również twórcą przewodników turystycznych. Jego fotografie zamieszczane są w książkach, albumach, informatorach, na widokówkach i plakatach oraz ostatnio na kartach telefonicznych. Stale współpracuje z wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi jako autor tekstów i zdjęć. Z górą półtora roku właściciele aut w Jeleniej Górze muszą płacić za parkowanie swoich pojazdów na najbardziej uczęszczanych parkingach w mieście. Administratorem wielu z nich jest spółka Telkom Simet. Za zaparkowanie pojazdu na przykład jedną godzinę musimy więc zapłacić około 70 groszy. Niestety jakość świadczonych usług przez pracowników zatrudnionych na parkingach jest bardzo niska. Przede wszystkim wiele do życzenia pozostawia uczciwość parkingowych. Bardzo często, aby otrzymać rachunek za zaparkowanie auta, trzeba im dać to wyraźnie do zrozumienia. Bardzo duże problemy z powodu niektórych parkingów mają okoliczni mieszkańcy. Na przykład mieszkańcy ulicy Jasnej uskarżają się, że kierowcy, którym zabraknie miejsca na parkingu, odsyłani są na pobliskie podwórko. Problemy cały czas są z samochodami, o tak jak widać w tej chwili. Czesi wjeżdżają, Niemcy wjeżdżają, nasi wjeżdżają. Nikt się po prostu tym problemem nie zajmuje. My ten problem mamy cały czas na bieżąco, na co dzień praktycznie, z tego względu, że jakby nie było, nie można ani z dzieckiem wyjść, samemu nawet nie można wyjść. Jest tu parę osób starszych, które by chętnie może wyszły na podwórko, powiedzmy usiadłyby, odpoczęłyby. Nie ma nic, jak panowie widzicie, jest po prostu pustelnia. Tu się nic nie dzieje kompletnie. Administracja nie robi w tej mierze nic. Parkingowi robią co chcą. Nikt się tym problemem nie zajmuje. Ani Straż Miejska nie może nic zrobić. Pełniący jakby nie było publiczną funkcję parkingowi, nierzadko swoim wyglądem i sposobem bycia po prostu straszą klientów. Dzień dobry, przepraszam. Pan w tej chwili jest w pracy, tak? I pan pali papierosa. Czy wam wolno palić papierosa w czasie pracy? Oczywiście. Można palić. I można rozmawiać z klientem i palić papierosy? To znaczy z kobietą to się papierosa wyjmuje, ale tak z każdym jednym to się rozmawia i papierosa się pali. Kolejną niedogodnością, a zarazem znacznym utrudnieniem dla korzystających z parkingów spółki Telkom Simet jest uiszczanie opłaty za miesięczny abonament. Biuro, w którym taki abonament można wykupić, jest czynne tylko w dni powszednie i to w godzinach od 9 do 11 rano. A więc, aby kupić, trzeba się specjalnie w tym celu zwolnić z pracy. Do sprawy parkingów obiecujemy powrócić w najbliższym czasie. Od wczoraj karkonoska grupa GOPR poszukuje 58-letniego Kazimierza B. Mieszkaniec Brzeziny Sułowskiej, ratownik GOPR i podleśniczy rejonu Łomniczka, który wyszedł w sobotę około godziny 8 z Karpacza i udał się w rejon Doliny Łomniczki
do tej pory nie powrócił. Dzisiaj o godzinie 10 około 50 ratowników ponownie rozpoczęło poszukiwania w okolicach Łomniczki i na zboczach Czarnego Grzbietu. Dzięki pomocy pana Zbigniewa Nakielskiego, kierownika sekcji operacyjnej Karpacz, byliśmy z kamerą w schronisku Łomniczki. Spotkaliśmy tam wszystkich ratowników uczestniczących w akcji. Rozmawiam z dowodzącym akcją panem Jerzym Pokojem. To jest drugi dzień, właściwie w tej chwili mamy przerwę chwilową podczas poszukiwania, ze względu na to, że wszystkie ekipy miały punkt zejścia w schronisku nad Łomniczką i tutaj drobny posiłek, żeby odpoczęli, bo efektu na razie nie ma. Przeszukaliśmy te najbardziej prawdopodobne miejsca, które z wywiadu wyglądają na to, że powinny dać rezultat. Poszukiwania niestety nie ma. Mamy jeszcze jedno miejsce, które no, ta grupa 49-osobowa za jakieś 15 minut rozpocznie swoje działania. No, sytuacja jest groźna. Tu już raczej walka jest o to, żeby znaleźć ciało, a nie sądzę, żebyśmy znaleźli człowieka żyjącego, o ile on oczywiście poszedł w góry, bo ciągle jest jeszcze taka nadzieja, że on nie wyszedł w góry, chociaż wszystkie informacje, jakie zebraliśmy, potwierdzały jakby pójście jego w kierunku Doliny Łomniczki. Wszystkie te miejsca, które jako leśnik odwiedzał, bo kiedyś tutaj pracował jako leśnik, akurat to był jego obwód, przez nas zostały sprawdzone. No, pozostaje jeszcze jeden fragment gór i do tego się przymierzamy za najbliższe 15-20 minut. O ile dzisiejsze poszukiwania nie doprowadzą do odnalezienia zaginionego, dalsza akcja będzie kontynuowana, jednak już tylko w grupach 2-3 osobowych.